Dzień dobry, witam Was na matematyce. Dzisiaj rozwiążemy sobie w ćwiczeniach kilka zadań tekstowych, zadań różnych. Strona 77. Za wycieczkę do Paryża Tymek zapłacił w czterech ratach po 200 zł. Ile kosztowała ta wycieczka? I wykonujemy tutaj sobie mnożenie, czyli 4 raty po 200 zł. 4 razy 2 jest 8 i przepisujemy te dwa zera, czyli cała wycieczka kosztowała 800 zł. Zapisujemy odpowiedź. A teraz uwaga, sprawdź, czy koszt wycieczki można było rozłożyć na inną liczbę równych rat. I będziemy sobie tutaj wykonywać samodzielnie dzielenia. Czyli gdybyśmy 800 zł podzielili na raty po 400 zł. To obliczcie, ile by to było rat. A gdybyśmy 800 zł podzielili na raty po 100 zł. Obliczcie, ile byłoby rat. I gdybyśmy 800 zł od razu zapłacili jako 800 zł. Ile by było rat? To jest chyba najprościej. A teraz zadanie drugie. I obliczenia będziecie zapisywać w zeszytach pod tematem zadania różne. Czteroosobowa rodzina, dwoje dorosłych i dwoje dzieci na wakacje planuje przeznaczyć 6000 zł. Zobacz, która lub które z ofert biura podróży są dla tej rodziny najkorzystniejsze. Najpierw obliczymy, ile cenowo wyszłaby każda oferta dla dwóch osób dorosłych i dla dwójki dzieci. I zobaczcie, tydzień na Mazurach, 7 dni na Mazurach i zobaczymy. Za osobę dorosłą 700 zł, a że jest dwie dorosłe i dwoje dzieci, to będziemy liczyć w ten sposób. Czyli 2 razy 700 zł, bo jest dwie dorosłe, dodać 2 razy 500 zł. I wykonacie sobie te obliczenia w zeszycie, czyli pomnożymy tutaj i pomnożymy 2 razy 500, a na końcu dodamy do siebie te liczby i wyjdzie nam koszt pierwszej oferty. Druga oferta to tydzień w Kołobrzegu. 800 zł osoba dorosła i 500 zł dziecko. Więc tak samo, tylko podstawiamy tutaj 800 zł, 2 razy 800 za dorosłe osoby i 2 razy 500 za tą dwójkę dzieci. Tydzień w Zakopanem. Czyli tutaj mamy wszędzie polskie w czasy po jednym tygodniu. Uwaga, 900 zł osoba dorosła, czyli 2 razy 900, a za dziecko 600 zł, czyli 2 razy 600. Obliczcie, ile będzie kosztował tydzień w Zakopanym dla tej rodziny. A teraz już przechodzimy na wczasy zagraniczne. 8 dni na Sardynii i 8 dni w Hiszpanii. Tutaj mamy od razu podany koszt osób dorosłych, więc tutaj nie będziemy mnożyć, tylko od razu zapiszemy 2800, a dodamy 2 razy 900, bo za każde dziecko 900 zł. Więc obliczcie, ile będą kosztowały w czasy na Sardynii 8-dniowe w czasy zagraniczne i 8-dniowe w czasy w Hiszpanii. 3000 za dwie osoby dorosłe i 1000 zł za dziecko. Więc 3000 od razu wpisujemy koszt osób dorosłych, dodać 2 razy 1000 zł za każde dziecko. Obliczcie. Gdy policzycie w zeszycie koszty każdych wyjazdów, każdego rodzaju wyjazdu, to zobaczycie różnicę w cenie. Ale niekoniecznie najtańsza wycieczka będzie najlepsza, czy najtańsze w czasy, więc przemyślcie to sobie i tutaj napiszcie, które w czasy wybieracie dla rodziny i dlaczego. Zadanie trzecie. Dwa samoloty wycieczkowe w czasie doby przeleciały 600 km łącznie. Jaką trasę pokonał każdy samolot, jeśli wiadomo, że pierwszy miał trasę krótszą o 200 km od drugiego? I zapisujemy to zadanie. Zobaczcie. Obydwa samoloty przeleciały razem 600 km. Wiemy też, że można to zapisać w ten sposób. Pierwsza trasa to jest A, druga to jest B, czyli razem te trasy wynosiły 600 km. Wiemy też, że pierwszy samolot, czyli pierwsza trasa A,
była krótsza, czyli wstawiamy znak mniejszości, od B o 200 km, prawda? Czyli B było o 200 km dłuższe od A. Czyli jeśli podstawimy za trasę A 200 km, jeśli ta krótsza trasa wynosiła 200 km, to ta druga, trasa B, musi być o 200 km dłuższa, czyli 200 km trasy A i jeszcze dodatkowe 200 km. To razem, obliczcie szybciutko, 400 km. I teraz zobaczcie, trasa A jest krótsza o 200 km i 200 plus 400 dają nam razem 600 km. Czyli trasa pierwszego samolotu wynosiła 200 km, a trasa drugiego 400 km, czyli w sumie 600 km. I to na dzisiaj tyle z matematyki. Macie za to więcej z języka polskiego. Ja się z Wami żegnam i życzę przyjemnych obliczeń. Do widzenia!